swoich słów. Dużo? Zuzia, kochanie. Oczywiście jak najbardziej rozumiem, że 169 zł może być dla ciebie dużo, ale to w ogóle nie jest dużo. To jest wręcz bardzo mało, bo to są perfumy niszowe. Perfumy niszowe. Perfumy niszowe, takie jak jest perfumeria niszowa i to kosztują za 30 ml, czasami 300 zł kosztuje. Są próbeczki jeszcze, skarbuś, ale nie wiem, czy się na nie załapiesz, ale możesz spróbować. Bo będę do próbek, próbki już sobie tak, wiecie, powolutku odpisuję. W sensie, jak ktoś zrobi przelew, to od razu, ale tak to staram się już tak nie cisnąć, bo to wiecie. Ja napisałam próbeczki, no to pewnie ci odpiszę, skarby, po live'ie. Czym farbuję włosy i co, ile? No mam odrost już teraz. Nie, ja mam... Nie, ja farbuję włosy delikatnymi farbami, na przykład touchami. Nie farbą, tylko touchem. Na przykład z Matrixa. Teraz używam jakiegoś Kemona u fryzjera, ale ogólnie bardzo polecam wam, jeżeli nie macie siwych włosów, żeby używać takich delikatniejszych koloryzatorów. Gdzie pisać o próbki? Na maila, Karolinka. Mail jest podany na moim... Tutaj na górze jest Instagram. Matrix ma takie tacze. Możecie je kupić, one są w ogóle w zajebistej cenie, są tańsze niż farby z drogerii, te na przykład L'Oreal, i kupicie je na przykład w każdym sklepie fryzjerskim. Matrix Touch. I tam jest cała gama kolorystyczna i to jest takie coś jak farba, tylko bardzo delikatniejsza. Coś a la toner, dokładnie, no, tylko taki mocny toner, bo tonery to wam się mogą kojarzyć z tym, że to po prostu nadaje odcień włosom, a touch już zmienia kolor, no nie, zmienia kolor. Co myślę o perfumach Kajali 28? A czy Kajali 28 to jest ta pistacja? Czy to są te nowe, jakbyś mi jeszcze tylko powiedziała, Julka? Czy one się szybciej wypłukują? Nie, na ten e-mail Kaka Grabowska, na Instagramie skarbie w tym, na story. Contact Cloudy Sense, Contact Cloudy Sense, @gmail.com. Waniliowe, aha, czyli to wiem, dobra, to one mi się nie podobają niestety. Przepraszam, ale mi się rzadko podoba waniliowe zapachy. Mi się rzadko podobają waniliowe zapachy. No nic nie poradzę, po prostu nie jestem vanilla girl chyba. A czyli to w sumie bym powiedziała ogólnie, że jestem, ale ja nie mogę trafić na perfumy, które by naprawdę ładnie pachniały tą wanilią. Żeby one były w jakimś takim fajnym akompaniamencie. Wiecie, o co chodzi? I nie czujesz pogorszenia się stanu włosów? A to, Patrycja, do mnie mówisz? Bo ja nie mam blondu, kochanie. Czy to jakieś dziewczyny na czacie? Ogólnie nie czuję, nie czuję żadnego pogorszenia się stanu włosów, ale ja, jeżeli masz blond włosy, no to blond włosy są bardziej narażone na zniszczenia i ciężej, jest je trochę trudniej zadbać o nie i dobrać pielęgnację do nich. Musi być troszkę mocniejsza niż do włosów brązowych. Pod tym względem, a potem siadam do maili i już będę siedziała do końca dnia na nich, także proszę się tam no stress, dobra? A w ogóle jest, no, proszę się no stress, ja zrobię tak, żeby wszyscy, postaram się, żeby większość była zadowolona, nie wszyscy, ale może większość chociaż. Zacięło? Och, niech nie zacina znowu, bo ja tego nie wytrzymam. Okej, słyszę was. Kochanie, ta próbeczka ma 1,5 ml, więc ona jest malusia, więc będziesz ją mogła spokojnie nawet w kieszeni spodni nosić. Nie no, kieszeni spodni, no, nawet w kieszeni spodni, bo jest mniejsza niż torebka. Czekajcie, skarbuczki, już do was wracam. O, taka delikatność, wiecie, o co mi chodzi. Chciałam wejść, co tam się dzieje? Chciałam wejść i ci powiedzieć, jestem dumna. O, cześć Liv! Cześć skarbie! Moja siostra internetowa przyszła. Dziękuję. Ja chyba też jestem siebie dumna, ale jeszcze nie wiem. Na razie czuję stres. Na razie czuję stres, jak mówię. I cieszę się, ale troszkę tak, wiecie, bardziej, no czuję, mam podwyższony kortyzol, jak nie wiem. Normalnie czuję też, że mam podwyższony kortyzol, jak nie wiem. Mam objawy podwyższonego kortyzolu na takim poziomie, że ja nie wiem, jak się zbija kortyzol.
Mogę zasnąć. Hello, I know, I know. Ale bardziej się stresuję tym wszystkim już teraz sprawami logistycznymi bardziej. Można ashwagandą zbić trening. Ej, w sumie racja, no. Może powinnam iść, kurde, w końcu na siłownię. Liv, wiem, skarbie, że to jest super sytuacja, naprawdę. Ale zresztą ja jestem taka osoba, że ja się cieszę chwilkę, a potem zaczynam się znowu stresować, bo stresuję się tym, żeby logistycznie wszyscy byli zadowoleni, żeby wszystko przyszło na czas, żeby wszystko było, wiecie, gituwa po prostu. Ale już nie pij kawę jeszcze, jeśli masz... No wiem, że to nie jest najlepsze, ale nie umiem nie pić kawki. Nie umiem po prostu.